Rzadki denar Julii Akwili Severy, drugiej żony cesarza Heliogabala. Dla Heliogabala, który poślubił Aquilię Severę w 220 roku, był to moment przełomowy i jeden z jego największych błędów, jakie mógł popełnić. Wynikały, wynika to z tego, że Akwilia Sewera była Vestalką, i, a Vestalki z kolei składały uroczyste śluby czystości. Czyli Heliogabal, biorąc sobie za żonę Akwilię Severę, skalał jakby czystość Vestalki. W związku z tym, pod dużym naporem, musiał w konsekwencji ustąpić z tronu. Sama Aquilia Severa po bardzo krótkim okresie pełnienia funkcji cesarzowej została przeniesiona jakby na emeryturę, więc jest to egzemplarz Denara, który niesie za sobą przebogatą historię ich związku. Egzemplarz w bardzo ładnym stanie zachowania, i tak jak mówiłem już na początku, ze względu na krótki okres pozycja rzadka.